Znowu będą grać nasi. Drugi mecz Polaków w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2018 w Rosji. Mega się cieszę, że znowu nasi będą grać. Mam nadzieję oczywiście, że wygramy to spotkanie. Co tu dużo mówić? Po prostu zapraszam was do obejrzenia tego prognostyku. Drugi mecz Polaków w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2018 w Rosji. Jest to drugie spotkanie po tym nieudanym spotkaniu z reprezentacją Kazachstanu, kiedy praktycznie mieliśmy zwycięstwo na tacy, prowadząc 2-0, zremisowaliśmy 2-2. Teraz przychodzi czas, żeby zdobyć pierwsze 3 punkty w tej grupie. Pierwszy atak biało-czerwonych, Łukasz Piszczek schodzi do środka, dośrodkowuje Lewandowski, ale wyjaśnia to obrońca duński. Błaszczykowski z rzutu wolnego, Karol Liletty strzał z daleka i broni Schmeichel. Pierwszy atak reprezentacji Danii, Krondeli, Eriksen, Bright White wypuszcza piłkę do Fischera, Fischer strzela, ale broni Łukasz Fabiański, słaby był to strzał. Linetty zagrywa do Milika, uwaga, Arek Milik urwał się obrońcą, prawa noga strzela i broni Schmeichel. Rzut rożny dla reprezentacji Polski, uwaga, Karol Linetty, jeszcze Krychowiak. Ankersen, uwaga, teraz błąd obrony, ale Fabiański wybija tą piłkę. Linetty, Milik, uwaga, schodzi do środka, strzał lewą nogą i tylko poprzeczka, niestety nie trafił. Łukasz Piszczek, Błaszczykowski traci piłkę, Krychowiak ją przejmuje, uwaga, Arek Milik, strzał z daleka, strzał niestety niecelny, przechodzi obok słupka. Grosicki, Jędrzejczyk wypuszcza Lewandowskiego, to musi być bramka, niestety znowu poprzeczka. Atak Duńczyków, uwaga, strzał, ale znowu słaby strzał, broni to Łukasz Fabiański bez większych problemów. Hybierk, Ankersen, dośrodkowanie, to jest gol. Eriksen zdobywa bramkę, no niestety, dwóch obrońców było obok Eriksena. Dwóch obrońców reprezentacji Polski nie pokryli Eriksena. Zobaczmy, był to Michał Pazda, nie Łukasz Piszczek. Niestety, senna obrona. Przegrywamy 1-0. Tak wyglądają statystyki spotkania z pierwszej połowy. Atak Polaków, Krychowiak, Błaszczykowski, zagranie do tyłu, Milik, ale niestety traci piłkę i Dania wychodzi z kontratakiem. Ankersen, Bright White, Fischer strzela i broni Fabiański, o teraz o wiele bardziej niebezpieczny strzał. Linetty przejmuje piłkę, Karol Linetty zagrywa do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski dośrodkowuje, Milik! Jest 1-1, piękny gol Arka Milika! No znalazł się w polu karnym, jak trzeba, nie był kryty. Uciekł kryjącym go obrońcom. Zobaczmy, jak pięknie uderzył, jaka bomba w środek bramki. Schmeichel bez szans. I póki co remisujemy 1-1. Kolejny atak Polaków. Arek Milik w świetnej dzisiaj dyspozycji, podanie do Lewandowskiego i niestety nad bramką coś dzisiaj nie idzie Robertowi. Zieliński, Błaszczykowski, ciągle atakują Polacy, dobra forma biało-czerwonych, Lewandowski, zagranie do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski do Milika, Milik! I to jest 2-1 dla reprezentacji Polski, niesamowity Arek Milik w dzisiejszym spotkaniu. W końcu się przełamał i zaczął strzelać, trafiać w bramkę. Ostatnio miał z tym problemy, dobrze o tym wiemy. Ale w końcu się odblokował. Schmeichel bez szans. 2-1. Kolejny atak Polaków. Zieliński ponownie do Milika. Milik! Ale niestety trochę za późno, piłka mu odskoczyła i Duńczycy wychodzą spod pola karnego, ale to jest koniec spotkania. Wygrywamy 2-1, brawo za walkę. Mimo tego, że przegrywaliśmy, zdołaliśmy zdobyć dwie bramki i zdobyć 3 punkty w tym spotkaniu. A więc jak widzicie, było dość ciężko, ale się udało wygrać.
Mam nadzieję, że nasi też wygrają i to najlepiej do zera. Mam również nadzieję, że nie pozwolimy za bardzo atakować Duńczykom naszej bramki, a z kolei będziemy atakować ich bramkę tak często, jak to miało miejsce w moim filmie. W komentarzach piszcie oczywiście, jaki wynik będzie według was. Typujcie, bawcie się razem ze mną. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Na razie.